Siemanko, dzisiaj mam do naprawy taki programator ST-Link V2. Służy on do programowania mikrokontrolerów 8 i 32-bitowych firmy ST Microelectronics. Co się z nim stało? No, pewnego dnia po prostu odmówił współpracy, przestał programować urządzenia, natomiast komputer go widzi normalnie, można mu zaktualizować oprogramowanie i tak dalej. Wcześniej wszystkie inne opcje zostały oczywiście wykluczone, jak na przykład uszkodzony kabel czy uszkodzona płytka do zaprogramowania. No generalnie kiedyś już miałem taką usterkę w tego typu programatorze, udało mi się go naprawić, także mam nadzieję na szybką i skuteczną naprawę. Dobra, może pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj nasz program, podłącza programator do komputera. Dioda się świeci. Tutaj mogę Wam pokazać, że programator jest wykrywany. Damy connect, proszę bardzo, wersja. Typ, wszystko jest. No i teraz wezmę sobie jakąś płytkę. Ona jest tak zaklejona, bo nie chcę być tutaj gwiazdą tego filmu. Łączymy zasilanie. Wezmę sobie kabelek. Tutaj złącze programowania z drugiej strony, no ale zostawiłem odkryty procesor, żebyście widzieli, że coś tu jest w ogóle. No i zobaczcie, podłączyłem programator, mam zasilanie odpowiednie, daję connect. No niestety nie można połączyć się z płytką. Tak jak wcześniej wspomniałem, kabel na pewno jest sprawny. Także pokażę Wam, o co tutaj chodzi. Jakbyście kiedyś mieli problem właśnie, bo powiem szczerze, że jest to dość upierdliwa usterka. Jak macie jedną płytkę do zaprogramowania, macie jeden mikrokontroler, no to ciężko jest zdiagnozować, czego to jest wina, bo teoretycznie programator jest wykrywany przez kompa, więc można by podejrzewać, że jest sprawny, no a okazuje się, że nie. Także może rozbierzemy sobie go najpierw. On już był wcześniej rozbierany, był przelutowywany, ale nic to nie dało. To trzeba zerwać. Tutaj sobie odkręcimy. Też jak będziecie rozbierać, to zobaczcie, że są dwa rozmiary śrubek, dwie długości. No i tutaj już, jak widać, została wkręcona śrubka nie w tym miejscu, co trzeba, no i troszkę przebiło obudowę. No ale to sprzęt warsztatowy, także nie ma to jakiegoś znaczenia, tutaj estetyka. Zobaczmy, co tu jest. Tak wygląda płytka naszego programatora. Z drugiej strony nie ma nic. Zobaczcie, tutaj też jest mikrokontroler Cortex-M3. Nie chcę też tutaj jakoś za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to nie jest tematem tego filmu. Będziemy tutaj naprawiać, a nie robić jakąś inżynierię odwrotną czy coś. Ale co mogę powiedzieć, to że ta płytka jest naprawdę dobrze wykonana. Nawet zobaczcie, jest złącze do programowania, także można tutaj nie dość, że wszystkie elementy wymienić, bo są dobrze oznaczone, to można go jeszcze zaprogramować. Jeżeli chodzi o naprawę, to dużo tutaj można zdziałać. Nas będzie interesować ta sekcja. Moje podejrzenie jest takie, że uszkodzona została ta drabinka rezystorowa. Jak się dobrze przyjrzycie, to jest ona połączona bezpośrednio do tego złącza programatora. Ta drabinka rezystorowa to jest takie zabezpieczenie pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o jakieś przepięcia. W przypadku, gdy popłynie przez nią za duży prąd, po prostu się przepala. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć te trzy elementy. One mają oznaczenie EL53. Jak sobie sprawdzicie w internecie, to okaże się, że są to podwójne transile. Także mamy tutaj 6 transili. Więc zabezpieczenie tych wyjść jest naprawdę bardzo dobre. Ciężko by tu było coś ubić, szczególnie przez przypadek. No ale niestety, jak widać, czas zrobił swoje, no i te kilka tysięcy urządzeń zaprogramowanych odcisnęło tutaj piętno na wejściach tego programatora. No zresztą, jak sobie zobaczycie na konstrukcję tego złącza do programowania, to nie jest jakieś przemysłowe złącze, tylko typowe sześciopinowe o małym rastrze. Można bardzo łatwo włożyć je odwrotnie, bo nie ma żadnej blokady. Można włożyć częściowo, na przykład na 4 piny tylko, przez nieuwagę. Także opcji zrobienia jakiegoś przepięcia jest dużo. No i wiadomo, za pierwszym razem ta drabinka wytrzyma, za drugim, trzecim też. No ale przyjdzie taki moment, że po prostu ta warstwa oporowa się przepali, no i nie będzie połączenia. Dobra, płyteczka przygotowana. Drabinka, jak widać, ma 22 ohmy, także interesuje nas
przynajmniej te 22 ohmy, bo jest w układzie. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Proszę, tu jest 5,3 kilo. Trzecie od początku. Czyli mamy przerwę. Tu jest OK. Tu jest OK. 1 kilo, przerwa. Tu jest OK. I tu też 1 kilo, czyli przerwa. Czyli mamy drabinkę przerwaną na trzech rezystorach. Jeszcze sobie dla pewności sprawdzę te transile, czy mi tutaj gdzieś nie przewodzą. OK. OK. I OK. No także uszkodzona jest tylko ta drabinka rezystorowa. No i tutaj pojawia się mały problem, bo dostać taką drabinkę, jak sobie zobaczycie na sklepy, wcale nie jest tak łatwo. Jeszcze zamawiać tylko jedną sztukę, czy tam nawet 10 specjalnie, żeby naprawić taki programator, to też jest słaby interes. Z racji, że jest to urządzenie wykorzystywane w warsztacie, nie będzie nigdzie sprzedawane, nie będzie nigdzie jeździć, to zrobię taką małą regenerację. Wezmę trzy rezystory 22 ohmy, jakieś malutkie, odnajdę te połączenia, no i po prostu przylutuję te rezystory w miejsce przepalonych tutaj tych rezystorów w drabince. Kiedyś coś takiego wykonałem i do tej pory programator działa, także myślę, że i tutaj też się to sprawdzi. Także biorę się do roboty. Postanowiłem zdjąć ten plastik ze złącza goldpinowego, żeby nie robić tutaj jakiegoś syfu na płytce. Po prostu wlutuje się pod ten plastik, a potem go nałożę z powrotem. Tutaj jest zaznaczony już jeden goldpin, tutaj drugi. Natomiast trzeci rezystor wlutuje tu, z boku tej drabinki, bo to jest ten pierwszy, także połączę ten i ten pad, no i powinno być dobrze. A rezystory mam z takich fajnych książeczek. Zobaczcie, tutaj mam różne wartości. Bardzo fajna sprawa, zajmuje bardzo mało miejsca. Gdzie te 22 ohmy? Jeszcze. Nie, za daleko przejechałem. Tutaj, 1%, 0,402, malutkie. No, także bierzemy się do roboty.
to wygląda po skończeniu? Co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Ładnie się schowało. Sprawdźmy, czy działa. Czas na testy. Włączę programator. Mamy diodę. Podłączam kabel. Włączam zasilanie na płytce. Uwaga. Proszę bardzo. Mamy połączenie. Częstotliwość, tryb. Device ID. Flash. Typ mikrokontrolera. Wszystko jest tak, jak ma być. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę naprawę. Dajcie łapę w górę albo w dół, jeśli Wam się podobało lub nie. Subskrybujcie, komentujcie i czekajcie na następny film. Cześć, trzymajcie się.